Lekcja 10. Pan Jezus szedł obnażony. Z jednej strony to, co zrobili Panu Jezusowi, wydaje się normalne, no bo trzeba było obnażyć Go szat, ściągnąć szaty, po co Go krzyżować w ubraniach. Z jednej strony wydaje się to normalne, a z drugiej strony wydaje się to takie bardzo oburzające, czy bardzo depczące godność człowieka, dotykające tego, co w człowieku jest najbardziej wrażliwe, wartościowe, intymne. Ta stacja bardzo często kojarzy się nam właśnie z takim momentem, kiedy ludzkość Jezusowi robi krzywdę za to, co Pan Bóg dał ludziom, za to, że cały świat przyodział w taką piękną przyrodę, można powiedzieć, my obdzieramy Boga z Jego godności, obdzieramy z tego, co jest Jego najbardziej taką intymną wartością. Przy tej stacji warto pomyśleć nad taką sprawą w naszym życiu, jaką jest ośmieszanie, jaką są szyderstwa czy drwiny z powodu innych. Że my bardzo często obnażamy ludzi z ich godności nie poprzez to, że ich rozbieramy dosłownie, ale poprzez to, że ich wyśmiewamy. Każde wyśmiewanie człowieka jest takim obdzieraniem go z szat i jego godności. A to wyśmiewanie ma miejsce bardzo często i to od dzieci w przedszkolu aż do starców w domu starców, że lubimy się wyśmiewać, bo ktoś ma takie nogi albo ręce, ktoś ma taki nos, ktoś ma taką wymowę albo ktoś ma takich rodziców, ktoś ma takiego brata. Wyśmiewanie to jest jedna z najbardziej udanych broni diabła, która ma na celu po prostu poniżyć drugiego człowieka. Poniżyć. Zwłaszcza kiedy my w domu mówimy, widzisz, twój brat jest lepszy, ty jesteś, do niczego się nie nadajesz. Kiedy wyśmiewamy męża za to, że nie potrafił coś zrobić, albo żonę, że znowu się zachowała jak 2 tygodnie temu. Że te wszystkie wyśmiewania, jaki mają cel tak naprawdę? Czy pomóc drugiemu człowiekowi? Czy go podnoszą na duchu? Czy sprawiają, że on się poprawi? Te wszystkie wyśmiewania mają tylko jeden cel, pokazać, ty jesteś do niczego, ja jestem lepszy. Pokazać siebie w świetle po prostu pychy. Największą bronią pychy jest wyśmiewanie, ośmieszanie drugiego człowieka i przy tej stacji zróbmy sobie rachunek sumienia, czy czasami nie śmiejemy się z innych i czasami nie poniżamy drugiego człowieka tylko dlatego, że umiemy się śmiać głośniej.